Baranowice. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia kupuje starą, opuszczoną fabrykę mieczy. Postanawia rozpocząć produkcję i stworzyć własny, najlepszy sklep z mieczami w mieście. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 11 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay. Tak się składa, że ostatnio otworzyłem swój nowy sklepik z wypiekami Gplayki na rynku, słuchajcie, i za momencik wam go pokażę, ale jeszcze zanim to zrobimy, oczywiście jeśli jeszcze tego nie robicie, przypominam, żebyście zostawili subika z dzwoneczkiem i wpadali do sklepu gplay.pl. Także jesteśmy, słuchajcie, na targu, tak to wygląda, każdy tu handluje swoimi jakimiś różnymi, przeróżnymi przedmiotami, mamy super okularki i tak dalej, a tutaj po lewej jest moje stoisko, jak widzicie tutaj Gplayka się naprawdę bardzo napracowała, zrobiła nam tutaj ciasteczka, ciasta, zobaczcie ile tutaj wypieków i szczerze powiedziawszy zarobiłem już trochę pieniążków, zobaczcie sami ile się nazbierało w ostatnim czasie, także ogólnie jeśli jesteście zainteresowani jakimiś wypiekami, to zapraszam was bardzo serdecznie tutaj do mojego stanowiska. O, zapraszam, najlepsze wypieki, witam. Bardzo dobrze, ja tutaj bym chciała kupić, ale na początku, halo, wszyscy tutaj z rynku, ja mam bardzo ważne ogłoszenie. Jakie? Dzień dobry Państwu, ja chciałbym sprzedać fabrykę, jesteś zainteresowany, bo właśnie nie mam czasu, a muszę się jej szybko pozbyć, proszę Państwa, chwila. Jest Pan chciał... Jaka to fabryka, co Pan tam produkuje, co? Produkowałem, proszę pana, produkowałem miecze. Najlepsze to były miecze. Może pan mnie podwieźć, bo ja nie mam niestety samochodu. Dobra, chwila. Ile fabryka w ogóle kosztuje? Bo nie wiem, czy mnie stać. 10 tysięcy, proszę pana, tak mało za taką fabrykę dobrą, to dobra, wie pan. Dobra, chwileczka. Tak? Ja tylko wezmę jakieś pieniążki i pojedziemy i zobaczymy, co tam pan ma. Dobra, weźmiemy tutaj trochę pieniędzy, co zarobiłem. Może kupimy w sumie fabrykę. Kolejny biznesik by się przydał. Dobra, także zapraszam, proszę pana. Tutaj jest mój samochód, także... O, wow, dziękuję. Gdzie mam jechać? W prawo czy lewo? W prawo. Dobra, jedziemy w prawo. I o, już jesteśmy, proszę pana, już. Pan, tak, no, proszę pana, tutaj jest właśnie fabryka mieczy, proszę zobaczyć, jaka piękna. Zapraszam do środka. Dobra, wchodzimy, niech pan pokaże, jak ona działa. Ona jest w pełni funkcjonalna, ona w ogóle działa idealnie. Proszę pana, bardzo dobrze, nie pasuje tutaj sprawdzić, ale ja muszę szybko lecieć, bo mam samolot do Chicago. Także proszę pana, proszę tutaj 10 tysięcy. Na pewno zagwarantuję panu, wszystko działa. Chwila, ale tutaj muszę sprawdzić. A tu mechanizmy widzę, coś tutaj nie jakby pobrakowało, to, czy coś? Proszę pana, z taką cenę, to niech pan się cieszy, że w ogóle pan ma fabrykę, a nie że. Bo za taką cenę to miecz kosztuje tutaj z tej fabryki. No dobra, ja sobie ją naprawię, proszę pana. Także proszę tutaj 10 tysięcy i w sumie fajny obiekcik. Także dziękuję ogólnie za sprzedaż, w sumie jestem zadowolony i do widzenia, niech pan się już wynosi z mojej fabryki, nie chcę pana tutaj widzieć. Proszę pana, pan jest bardzo nieuprzejmy, ja panu... Żartowałem, po prostu to te emocje, może pan za to pojechać moim samochodem w ramach przeprosin. Okej, słuchajcie, także kupiłem w tym momencie fabrykę mieczy. W sumie jest trochę zniszczona, ale ja już tutaj ją podreperuję. W ogóle miałem po Gplayka jechać do szkoły. Ej, w ogóle patrzcie, on za momencik chodzi, kończy szkołę, kończy lekcję, za momencik tędy gdzieś powinien przechodzić. Ej, Gplayek, już jestem. Przepraszam ciebie, ale w ogóle musiałem pojechać i kupiłem, słuchaj, fabrykę. Dokładnie tą fabrykę mieczy. Chcesz zobaczyć, jak ona w środku wygląda fajnie? Jasne, tato, fabrykę mieczy, jejku. Ale tutaj nie ma mieczy, tutaj są tylko stojaki. To słuchaj, miecze, będziemy produkować tutaj miecze, zbijemy fortunę, będziemy robić najlepsze miecze. Zobacz, tutaj można przytopić jakieś metale, później tam jest linia, taśma produkcyjna. Wow, tutaj nawet jest pełno metali, które można przytopić, synku. Chodź, pokażę ci, aczkolwiek trochę jest zniszczona, ale myślę, że jakoś to naprawimy. Tutaj widziałem, że mechanizm jest nie do końca działający. O, czekaj, mamy tutaj redstone, także ja to spróbuję wyreperować. Czekaj, zgodnie tutaj z jakąś logiką. Dobra, czekaj, tu wszystko jest okej. Tutaj brakuje dźwigni, cyk. Dobra, co, może wypróbujemy, synek? Pociągnij tą dźwignię, ja zobaczę, jak to działa, czy mechanizm już działa, także dawaj. No. I jedziemy, woo!
Syku, to wszystko zadziałało. Miecze tak? tutaj powpadały do skrzynek, no. Naprawdę, naprawdę super mechanizm. W ogóle jakie te mieczyki są kozackie. Ej, Syku, dobra, wyłącz mechanizm. Wyłączę. Zrobimy tak. Potrzebujemy teraz jak największej ilości pracowników, także może porozdawałbyś ulotki, poszedłbyś popytać, czy ktoś może nie szuka pracy, a ja tutaj jeszcze przygotuję trochę naszą fabrykę i po prostu Jasne. Będziemy tutaj rozpoczynali produkcję, co? Okej. Dobra. Dobra, to w takim razie lecę. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, mamy w sumie fabrykę, ale do fabryki przydałby się jakiś sklepik. Czyli ogólnie wypadałoby tutaj zakupić gdzieś, nie wiem, jakiś lokal w pobliżu. Może tutaj, patrzcie, na sprzedaż. Akurat ten lokal jest na sprzedaż, to by było idealne miejsce na sklepik, bo tutaj byśmy produkowali te miecze, a tutaj zaraz obok je sprzedawali. No w sumie, słuchajcie, o, dzień dobry, to pan tutaj ma ten domek. Ten mały domek kosztuje 10 zł. Ale taniucha, dobra, proszę pana, to ja tutaj akurat mam 10 zł, proszę. I zobaczymy, jak to tutaj w środku wygląda. No może nie ma szału, ale patrzcie, są stojaki jakieś. Mamy tutaj krzesełko, kasę. Okej, okay, także słuchajcie, będziemy już mogli. Tu, chwila. Dzień dobry. Dzień dobry, co panów tutaj tak dużo, co? No bo proszę pana, bo słyszeliśmy, tutaj do pracy poszukują i przyszliśmy i właśnie chcieliśmy się zatrudnić, proszę pana. My jesteśmy bardzo normalnie z graną ekipą, proszę pana. A, no ja dobra, dobra, gwarantuję. Super, super. Szkoda, że tylko nubami jesteście, bo nie wiem, czy dacie sobie ale radę. To co? Ale ja sobie dam radę, chodźcie, dobra. Wszyscy nuby. Także zapraszamy. Ogólnie część z was będzie musiała tutaj przetapiać tak? metale. Tutaj mamy przetapialnię, proszę zobaczyć. Dobra, tutaj wystarczy w lawie stopić dany metal i po prostu tam już jest on formowany w tych maszynach. Ej, chwila. Niech pan wyłazi szybciutko. O, ja same problemy. Już widzę, że same problemy będą. Tam jest druga przetapiarnia. Idziemy teraz tutaj. Tu są taśmy. Taśmy produkcyjne. I tutaj po prostu będziecie musieli pociągać za te wajchy. Pyk. Mieczyk idzie. Trafia po prostu do skrzyni. Także pyk. Następny. I tutaj ostatni, jedna osoba, wow, nawet wziąłem tutaj ten mieczyk, także pyk, musimy to w ogóle sprawdzić, cyk, i lecą prosto do skrzynki. Jedna osoba będzie musiała stać przy takiej jednej wajce, tutaj mamy taki większy mechanizm, to też wystarczy, tutaj jedna osoba, to co, bierzcie się może do roboty, chłopaki, co? Tak, już tutaj lecimy, proszę pana, proszę Dobra, bardzo zobaczyć, słuchaj, lecimy. Ty będziesz tutaj szefem, także weź tutaj i niby dyreguj, powiedz, kto tam ma przetapiać, kto ma tutaj być na taśmie i mam nadzieję, że wyprodukujecie jak najwięcej mieczy, a ja idę organizować sklepik, ponieważ tutaj sklepik jest, będzie z mieczami, okej. Okay. Także pracowników mamy już załatwionych. Synek w sumie bardzo szybko i sprawnie widzę, że ich załatwił. No i już tutaj produkcja ruszyła. Tymczasem my możemy tutaj, słuchajcie, zrobić kasę. Tutaj, gdzie by tą kasę postawić? Może na ziemi. Chyba, że uda mi się zdobyć jakiś inny blok, ale na razie, słuchajcie, może na dircie po prostu to ustawimy. Nie musi to być jakoś nie wiadomo jak mega pięknie. Dobra, także teraz wystarczy tutaj te miecze gdzieś poustawiać. Będziemy w ogóle musieli iść po nie, bo ich nie mamy, także cyk, cyk, cyk. No i myślę, że tutaj będzie nasz wspaniały sklepik, idę tam w ogóle do nubków, zobaczyć jak oni pracują, wezmę przy okazji te mieczyki ze skrzyni, gdzie oni w ogóle są? Czekajcie, tutaj już się wyprodukowały jakieś miecze, tu też, jest ich naprawdę sporo i w ogóle bardzo fajne są. Do roboty chłopie, do roboty, weź się do roboty, widzę, że tutaj chłopaki powoli coś działają, no ale najwyżej później synek tu przyjdzie, to ich trochę będzie poganiał. Dobra, także teraz wystarczy, że poustawiamy właśnie tutaj na statywach te mieczyki i mam nadzieję, że już zaczniemy je sprzedawać. Myślę, że więcej... Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam, witamy w naszym sklepiku z mieczami. Aha, jak pan widzi, mamy tutaj super, super mieczyki. O, pyk, pyk, pyk. Proszę pana. No, słucham. Pan tutaj jest właścicielem tej fabryki mieczy i tego sklepiku z mieczami. Tak? No oczywiście jestem właścicielem, także jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem albo jakąś współpracą, no to zapraszamy do współpracy. Ej, proszę pana, co tu jest? Ej, chwila. Proszę pana. Proszę, to mnie nie bić, to bolało. Ała, dobra, proszę już się kładę. Ja jestem z konkurencyjnej fabryki mieczy. Miecze Pro 200 i w tej chwili masz zamknąć swój biznes. Zamknąć, bo my jesteśmy jedyną fabryką, która produkuje miecze. Masz przestać je produkować, rozumiesz? Dobrze, proszę pana, tylko niech pan mi krzywdy nie robi, okej? Okay? Ja zamknę fabrykę, a mogę sklepik przynajmniej zostawić?
sklepik? Nie, nic. A wiesz co ci powiem, słuchaj, tamten poprzedni właściciel też chciał tutaj mieć sklepik, też chciał mieć fabrykę i wiesz co zrobiliśmy mu? Takie bęcki, takie po prostu tak go pobiliśmy, że po nim jest i zamknął, pewnie to specjalnie dobrze, tobie sprzedał. Dobrze, no, dobrze proszę to pana, to ja tutaj zamykam tak fabrykę i już będzie zamknięta. Okej, dobra, także może tutaj tabliczka na sprzedaż zostać i tutaj słuchajcie, napiszemy, że fabryka zamknięta, ale w sumie pracownicy niech tam sobie dalej pracują i tworzą te mieczyki, słuchajcie. Okej, fabryka zamknięta. Okej, żeby oni tylko widzieli, żeby ci gangsterzy z konkurencyjnej fabryki widzieli, że niby jest zamknięta, ale nie będzie zamknięta, jeszcze nie wygonię stamtąd, słuchajcie, pracowników. Muszę teraz czym prędzej znaleźć tego właściciela poprzedniego, co on w ogóle mi wcisnął za badzie. Widzieliście? Sprzedał mi fabrykę, która była zagrożona pewnie, tak naprawdę oni mu dużo szkody narobili i chciał się jej pozbyć. Ostatni raz go widziałem tutaj, także może na rynku gdzieś będzie i po prostu się z nim policzymy. Kurczę, nie wziąłem tylko żadnego mieczyka. Jeśli dojdzie do jakichś tutaj rękoczynów, to tak naprawdę nie wiem, czy sobie poradzę. Ej, ty! Cwaniaku jeden! To co się dzieje? Ej, to ty sprzedałeś mi tą fabrykę. Teraz mi tutaj jakieś gangusy przyszły i powiedziały, że mam ją zamknąć. Słuchaj, że już, że już się z tobą policzyli i teraz ją sprzedałeś, mi ją opyliłeś. Słuchaj, no wiem, no, opyliłem specjalnie, wiesz dlaczego, bo no miałam z nim problemy, nie chciałam już tej fabryki, a ty po prostu ją chciałeś kupić, a stwierdziłem, dobra, to kupisz ją. Słuchaj, oddawaj pieniądze, ja już jej nie chcę tej fabryki, rozumiesz? Ale ja już wydałem pieniądze, wiesz? No słuchaj, to co teraz? To albo ty się jakoś policzysz z tą mafią, dobra, albo spokojnie. Idę na policję, okay. Słuchaj, i pójdziesz siedzieć. Tylko nie policja. Słuchaj, ja mam pewien pomysł. Genialny pomysł. No to dawaj. Może... Słuchaj, mam tak. Oni potrzebują... Uważaj, swojej fabryki. Ktoś do nas biegnie. Jakieś gangusy, szybko. Uciekamy, zwiewamy. Szybko zwiewamy. Czekaj, zamknijmy się może gdzieś tutaj. Dobra, szybko tutaj chodźmy do twojej... No nie, goni nas. Proszę pana. Dobra, ja wchodzę na most, Tutaj mnie nie złapią. Albo go zepniemy. Uwaga. Ja mam pomysł. Ej, na bok chciałem. Do rzeki trzeba go było. Niech pan tu szybko włazi, niech pan do góry włazi. Dobra, już wchodzę. O, jest, spychłem go, proszę pana. Tutaj właśnie jak pan widzi, ten bezczelny człowiek, który mnie atakuje w tej chwili, on jest ochroniarzem w wodociągach i w elektrowni. Odetnijmy tym właśnie gangusom, tym złym ludziom po prostu wodę i prąd i wtedy nie będą mieli jak produkować tych mieczy, rozumiesz? No dobra, o, uspokoił się, ale poszedł. No dobra, w sumie świetny pomysł, zwalczymy tak konkurencję i teraz już nie będą mogli produkować swoich mieczy, tylko jak się tam dostać, co? Tu widzę, że jest ograniczenie do 80 na godzinę, także nie możemy szybko biegać. Co, tędy wchodzimy tymi ściekami, czy jak tutaj wejdziemy, no, co? Tak, chyba nie mamy wyboru. Wejdziemy ściekami i tam rozwalimy po prostu im tą elektrownię i tam ci nie będą mieli wody. Dobra, nie utopimy się tutaj. Widzę, że tutaj jest jakiś tunel i ja mam coraz mniej tlenu. Okej. Okay. I musimy uważać, bo widzę, że tu dużo ochroniarzy. Ja nie wziąłem w ogóle z sobą żadnego mieczyka. Ja mam to, za dobra. Chwilę ci dam. Idealnie. Jak teraz tu przejdziemy? Tutaj są kraty, co? Rozwalamy, słuchaj. My normalnie na kozaka i teraz bum. I lecimy, dobra. Słuchaj, lecimy, dobra. Jesteśmy, teraz musimy iść na dół, tam. Tylko tam jest, słuchaj, taki groźny robot. Musimy, czekaj, może dam ci jakiś mieczyk. Jejku, nie wiedziałam, że będziesz chciał tak szybko po prostu tutaj przyjdziesz. Nie wiedziałam, że się w ogóle zorientujesz. Masz tutaj, proszę cię bardzo, masz. No nie zorientuję się, słuchaj, oni chwilę temu do mnie przyszli, tak mnie nastraszyli. Miał jakąś dziwną pałkę, uderzył mnie, bardzo mnie zabolało. Ja z nimi w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego, nie chcę zadzierać z nimi, wiesz? Okej, okay. Tutaj widzę tutaj wodę, fajne kraniki tutaj są. To jest co? To jest połączona elektrownia z wodociągami, tak? Tak, dokładnie, słuchaj, tak. Tutaj na razie nie ma pracowników. O, tutaj są te instalacje wszystkie. O, kurczę, to ten robot, szybko, który tutaj tak, strzeże tych instalacji tak elektrycznych, dobra. Tak, musimy go wykończyć, bo po tobie robocie, ty z nami zadzierasz, ja ci pokażę. My tutaj przyszliśmy rozwalić tamtą inną... jest. O, dobra, pięknie. Daliśmy sobie radę. Tutaj widzę, że jest gaśnica w razie pożaru. Okej, okay. Także gdzie tutaj jest ta instalacja? Czekaj, tutaj w ogóle widzę, że jest jakiś mechanizm. Okej, okay. Tu jakieś guziki, chwila, tutaj coś jest.
Instalacja dla fabryki miecze Pro 200, instalacja dla fabryki G-Playowe miecze. Ej, to moja fabryka G-Playowe miecze. Tak. Czyli tutaj jest moja instalacja elektryczna, a tutaj jest ich. To musimy ich zniszczyć, nie? Słuchaj. Tak, niszczymy. Dobra. Świetnie, świetnie, G-Play, teraz już odcięliśmy im prąd i nie będą mogli produkować. Czekaj, tutaj coś jeszcze jest. Woda dla fabryki miecze Pro 200. Dobra, czyli teraz musimy im jakoś odciąć wodę. Masz jakiś pomysł, jak to zrobić, słuchaj? Tak, oczywiście. Musimy zrobić teraz podkop tam i dać tam położyć TNT i rozwalić. To czekaj, ja tutaj już robię podkop, proszę bardzo. Spokojnie, w tym stylu. I teraz tutaj normalnie damy TNT. Po prostu będzie pod... Dobra. Jesteś gotowy? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. I żeby ta woda gdzieś tam miała ujście, nie? Dobra, dawaj, odpalaj. Odpalaj raz, TNT. Czekaj, zrób dla nas jakieś wyjście jeszcze, ucieczki, drogę. Tutaj tędy wyjdziemy sobie. O, dobra, tędy, dobra. Tędy, dobra. Gotowy jesteś? Jestem gotowy, dawaj, odpalaj. Ja chcę tutaj jeszcze... podziwiać. Zobaczymy, jak tutaj odetniemy wody, słuchajcie, konkurencyjnej fabryce. Także tak to się robi. I teraz już nie będą mieli dostępu do wody. Okej, możemy uciekać, przyjacielu. Nie wiem, tędy, chociaż nie jesteś moim przyjacielem, bo sprzedałeś mi taką fabrykę, to nie mogę cię tak nazwać, no, ale wiesz? Pomogłem ci, pomogłem ci. Czekaj, prawda? Czekaj. O, nie, widzę ochroniarzy, widzę ochroniarzy, uciekamy. Zwywajmy. Dobra, szybko, 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 uciekajmy, uciekajmy stąd. Dobra. Czym prędzej, o, wy ochroniarze mnie będziecie bić? Do widzenia, i tak wam zniszczyliśmy wszystko, haha. Dokładnie tak, słuchaj, także dawaj teraz, nie wiem, samochodem jedziemy? Tak, dobra. Tak, gdzie uciekamy? Gdzie uciekamy, szybko. Tylko do twojej fabryki, przejedź ich. Dobra, szybko zawracam. O, nie biją mnie. Ej, wy dajcie spokój już, chłopaki. Dobra, ja ich odciągnę. Dobra, ja uciekam, udało mi się. Dobra. Okej, jesteśmy, słuchajcie, udało nam się uciec. No i teraz w sumie sklepiku jeszcze nie zamknęliśmy. Te gangusy na razie mi tutaj nic nie zniszczyły. I w sumie, słuchajcie, zniszczę teraz tabliczkę, ponieważ fabryka będzie dalej czynna. Tylko w sumie, szczerze powiedziawszy, no to konflikt konkurencji zniszczyłem, ale nie zniszczyłem jeszcze tak naprawdę tego gangu. Przecież oni w każdej chwili mogą do mnie przyjść i tak naprawdę narobić mi szkody. Słuchajcie, muszę wziąć jakiś, nie wiem, mieczyk. Chłopie, weź się do roboty, stoisz tutaj od, nie wiem, godziny i nic nie robisz. Dobra, także słuchajcie, wyprodukujemy. O, dostałem tutaj jakiś mieczek. Panie G-Play, gdzie pan jest? Co się dzieje? Pana, jak tam produkcja? W ogóle widzę, że tutaj się obijacie, mało jest mieczy dostępnych. No, bo przyszła, zamówiliśmy pizzę, bo głodni, wiesz, ale proszę pana, mam dla pana mega ważną wiadomość. Proszę siadać na ten tutaj wagonik, bardzo proszę siadać i jedziemy, dobra. Proszę pana. Popchnę pana, o, świetnie, proszę pana, jedziemy na dół. Jedzie pan? O, jadę. Co to jest w ogóle za kopalnia? Proszę pana, my tutaj znaleźliśmy bardzo ważną rzecz. Jejku, te wagoniki, proszę spojrzeć tylko. Co to jest? Taki ogromny miecz? Nigdy czegoś takiego wcześniej nie widziałem. Ja nie mogę, dostaniecie podwyżkę, przyjaciele. Jest. O, co tutaj jest? Jeszcze jakaś recepta? Ej, tutaj jest receptura nawet chyba na ten miecz. Ja nie mogę. Normalnie wyprodukujemy taki sam miecz. Chwila, chodźmy tutaj na zewnątrz, zobaczymy, co to jest. Ale widzę, że to jest potężny miecz, w ogóle jak on wygląda, widzi pan? Ja, ale super odkrycie, no czegoś takiego to jest, jeszcze nie widziałem, to jest jakiś Excalibur, no takie miecze to będziemy produkować, to będzie hit 2020 roku. Wow, naprawdę niesamowite. Sprawdzimy w ogóle, to jest 512 atak damage'a, to ja jestem w stanie każdego na jeden cios normalnie robić. Dobra, słuchaj, tutaj jest ta receptura, którą znaleźliśmy, proszę, macie produkować tylko takie miecze, tylko takie. One się będą sprzedawać jak ciepłe bułeczki. Dobrze. Także już do roboty. Proszę pana, mam dla pana taką jeszcze wiadomość. Byli tutaj jacyś gangsterzy przed chwilą. Mówili, że się z panem policzą. Pan im odciął wodę. Niech pan idzie tam, bo oni jakoś tam poszli. Oj, przepraszam, zniszczyłem. To mi pan potrąci z pensji. Tam w tamtą stronę poszli i niech pan się z nimi rozprawi tym mieczem może. Dobra, niech każdy w ogóle weźmie, będzie mieć przy sobie miecz. Ja tutaj oczywiście już wam jakąś tam pensję zapłacę wstępnie. Proszę, jakieś tam drobne. Na pizzę. Ja idę, słuchaj, jak coś rozprawię tym mieczykiem, nikt nie będzie miał ze mną szans. Jak tylko ktoś mnie zobaczy, to po prostu od razu ucieknie. Także do widzenia, lecimy, słuchajcie. Okej, także zaparkujemy na początku gdzieś auto, bo tutaj zaraz policja mi mandat da, że zaparkowałem na samym środku. Dobra, słuchajcie, także tutaj sobie staniemy. Myślę, że będzie okej. I w sumie rozpoczynamy w sumie sprzedaż, słuchajcie. Nie zamykam fabryki mieczy. On w ogóle, ten nubek mówił, że oni gdzieś tam są, słuchajcie. W ogóle, słuchajcie, muszę się jeszcze przygotować. Nie wiem, przydałoby mi się w ogóle jakieś TNT na przykład. O kurczę, czekajcie.
Ej, co on tutaj? Ja mu pokażę. Odciął nam wodę, to bum, proszę bardzo, po nim. Co? Co ty oszalałeś? Oszalałeś, cwaniaku? Co ty teraz zrobiłeś? Zobacz, jaki ja mam miecz, słuchaj, poskładam cię na jednego strzała. Chcesz ze mną zadrzeć? Chcesz nie, ze mną zadrzeć? Nie, dobra, idę do swoich ziomeczków, oni mi pomogą na pewno. Ziomeczkowie, na niego! Na pewno nie, nikt nie ma ze mną szans, nawet nie podchodźcie, nie radziłbym podchodzić, ponieważ mój Excalibur poradzi sobie z każdym, tak? No, tylko mnie uderz. Benz. Benz, twoja ekipka, słuchaj, została poskładana w przeciągu sekundy. Teraz czas na ciebie, jesteś na to gotowy? To jest wasza fabryka tutaj, tak? O, ja nie mogę, ja już pokażę wam waszą fabrykę, cieniasy. Zniszczę tutaj wam wszystko i policzę. Ała. Ej, to bolało, kurczę, cwaniaku jeden. Ej, co ty robisz? Przestań! Ja pokonam ciebie, po tobie będzie, rozumiesz? Nie, nie pokonasz mnie, nie masz, słuchaj, że ze mną szans, ja mam Excalibura. Słuchaj, teraz ci tutaj spuszczę jeszcze TNT na głowę, zobacz. Nie, to. Ty, w ogóle niezła konstrukcja pod fabryką, widzę, że sobie bedrocka ułożyliście, ale słuchaj, teraz mam nowe odkrycie, najnowszy i najlepszy miecz i nawet jeśli byście produkowali dalej te miecze, to byście nie mieli szans, ponieważ Excalibur to będzie hit roku 2020, rozumiesz? O nie, tylko nie to, słuchaj, jeszcze cię dojedziemy, rozumiesz? Teraz ja pójdę do swojego szefa i będzie po tobie, nie pójdziesz, po tobie, ponieważ za 3, 2, 1, bang, poskładałem cię. No i idziemy zobaczyć, słuchajcie, ich fabrykę. Widzę, że oni też mają przepalarnię i najprawdopodobniej konkurencja została zniszczona, słuchajcie. Dokładnie tak jak słyszycie, została zniszczona, już nie mają praktycznie szans. Widzę, że tam ich fabryka, jeszcze tam jacyś pracownicy są, ale moim zdaniem, no w sumie możemy się tam przejść, słuchajcie. Zobaczymy, co oni tam wykombinowali, jak tutaj produkcja. No, bardzo skromnie, są tu co prawda jakieś mieczyki, ale co oni robią z arbuza? Nie, to po prostu jest bez podjazdu, słuchajcie, także ja teraz będę mieć najlepszą fabrykę na świecie i będziemy produkowali najlepsze Excalibury, a jeśli film wam się spodoba, oczywiście zostawcie kciuka w górę, trzymajcie się, pa!